Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Czytam Polubie po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że tę dłuższą przerwę osłodziłam wam nieco nagraniem live'a z rozmową z Państwem dębskimi. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, serdecznie zapraszam. To naprawdę bardzo ciekawa, bardzo zabawna rozmowa o cyklu kryminałów, ale nie tylko. Dzisiaj przychodzę do Was. Na tle chmur i na fotelu, czyli moi stali obserwatorzy, już prawdopodobnie podejrzewają, że dzisiaj mamy otwieranki, czyli będziemy oglądać nowe książki, które pojawiły się na moich półkach. I rzeczywiście tak jest. Wybrałam dla Was 10 książek, które dostałam od wydawnictw oraz jedną, którą dzisiaj odebrałam z księgarni. I zaczniemy od tej, którą Kupiłam sobie sama, ponieważ nie mogę się na nią napatrzeć, i cały czas ją oglądam. Więc odhaczmy już ten temat, aby mogła skupić się na pozostałych książkach. Jest to Galeria Szaleńca. Najsłynniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z w sztuki. To jest książka Edwarda Brooke Hitchinga którego być może znacie z innych podobnych albumowych przedsięwzięć dotyczących różnych tematów. Tutaj mamy sztukę. I ta książka jest zbiorem różnych szalonych, najdziwniejszych, najbardziej osobliwych dzieł sztuki. Nie tylko sztuki europejskiej czy sztuki amerykańskiej, ale także sztuki innych narodów. Widziałam tutaj rzeczy na przykład japońskie czy też afrykańskie, więc. Myślę, że dla każdego będzie coś fajnego. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo ilustracji. Wiele jest takich zajmujących całą stronę, ale też są takie, które zajmują, o zobaczcie, mniej miejsca na stronie i wtedy mamy więcej tekstu. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Wiele z tych dzieł sztuki oczywiście już znam, ale chętnie przeczytam, co też autor ma do powiedzenia na ich temat. Także, jeżeli jeszcze. Nie znacie, nie zorientowaliście się, że to już się ukazało i już można kupić. To informuję, że już jest dostępny w księgarniach. Jeżeli chodzi o książki, które dostałam z wydawnictw, to tak jak powiedziałam, jest ich 10. Kilka kryminałów, kilka reportaży, jakieś powieści. Także zobaczmy, co też tutaj uskładałam. Pierwsza książka to takie małe Czytadło. I mówię celowo czytadło, ponieważ sądząc po opisie nie jest to książka, którą normalnie bym wybrała. Ale oczywiście zdecydowałam się na nią, ponieważ ma koty na okładce i ma koci tytuł, czyli kocia kawiarnia. Zresztą koty też pojawiają się tutaj na drugiej stronie okładki. I jest to książka o dziewczynie, której tam nic w życiu się nie układa. Jest na życiowym zakręcie, nie ma oszczędności, pomysłu na siebie, a jej ostatni związek właśnie się rozpadł. I wtedy w desperacji przyjmuje pracę w kociej kawiarni w Barcelonie, choć nie znosi kotów i kociarzy. No i pewnie wiecie, że będzie dużo lukru i dużo słodkości, ale mam nadzieję, że koty mi to wynagrodzą. Także, jeżeli lubicie tego typu książki ku pokrzepieniu serc, to myślę, że to jest coś dla Was. Simon Beckett. Nie wiem czy kojarzycie, to jest ten autor, który napisał serię książek z Davidem Hunterem, antropologiem sądowym, który rozwiązuje zagadki kryminalne. I tych książek w serii nie wiem jest sześć czy siedem, ale tutaj Beckett przychodzi do nas z nową serią powieści. Tutaj mamy sierżanta Jonaha, kolejego, który nie spodziewał się, że jeszcze kiedyś usłyszy swojego byłego przyjaciela Gavina. Ale kiedy ten się do niego odezwał, spanikowany, autentycznie spanikowany, postanowił wyruszyć mu na ratunek. Oni się rozstali 10 lat temu, kiedy ten przyjaciel, dawno niewidziany, utracił dziecko. To dziecko zostało prawdopodobnie uprowadzone i nigdy nie było wiadomo, co się z nim stało. Także prawdopodobnie jest to książka, która opisuje historię zniknięcia, uprowadzenia dziecka. No i jest to jakaś sprawa. Kryminalna. Także ja jestem bardzo ciekawa. Ja lubię te kryminały Simona Becketa. Przeczytałam je chyba wszystkie, które w Polsce się ukazały. Także z otwartą głową i z dużą przyjemnością sięgnę po kolejną serię tego autora. Autor polski również. Bardzo znany Robert Małecki i jego najnowsza powieść kryminalna pod tytułem Wiatrołamy. I tutaj położyłam ją specjalnie koło Becketa, ponieważ obie książki dotyczą uprowadzenia dziecka. Tutaj natomiast mamy śledztwo, które toczy się, zdaje się, w Bydgoszczy. I mamy dwoje śledczych z Archiwum X, Marię Herman i Olgierda Borewicza, którzy zajmują się zbrodnią popełnioną 30 lat wcześniej, która nie została do tej pory rozwiązana. I kiedy przyjeżdżają do Bydgoszczy, sorry, to nie jest Bydgoszcz, to jest Grudziądz. Kiedy przyjeżdżają do Grudziądza, mają spotkać się z Witbergiem, który wciąż obsesyjnie poszukuje swojego syna. Nie wiedzą jeszcze, że tuż za rogiem czyha na nich podstępna przeszłość. Także kolejna powieść oparta na tym samym motywie mam nadzieję, że będą się od siebie obie różnić. No tym bardziej, że będą się różniły na pewno jakimiś kulturowymi smaczkami. I jeszcze jeden kryminał, autora, którego bardzo ostatnio polubiłam. Przeczytałam jego dwa kryminały. Ten jest trzeci w serii, nazywa się Wieża Strachu, a autor to Przemysław Borkowski. I ten kryminał. Toczy się w Warszawie. Na 30 piętrze ekskluzywnego apartamentu zostają znalezione zwłoki kobiety i mężczyzny. I generalnie śledczy myślą sobie, że sprawa będzie prosta, że może zabili się nawzajem, bądź też zabił ich ktoś bliski. Natomiast tutaj bardzo szybko się komplikuje sprawa i oczywiście prowadzi ją prokurator Gabriela Seredyńska, którą znam już z dwóch poprzednich części. To taka młoda. Kobieta nieustraszona, żądna przygód, która przede wszystkim sama rozwiązuje te zagadki, w pewnej mierze tylko opierając się na pracy dochodzeniowej policji. Powiem Wam, że dwie poprzednie książki nastroiły mnie bardzo optymistycznie co do tej, a widziałam też recenzje i są bardzo entuzjastyczne. Także, jeżeli jeszcze nie znacie tej serii Borkowskiego z seredyńską, to bardzo, bardzo Wam ją polecam. To są bardzo wciągające kryminały, które dzieją się w Polsce, które dotyczą naszych realiów, ale które tak naprawdę sprawiają, że nie możemy odłożyć książki, dopóki nie poznajemy finału sprawy. A teraz autor francuski, Edouard Louis, czytałem wszystkie jego książki wydane w Polsce, Ona, on jest wydawany przez wydawnictwo Pauza. Pierwsza z nich dotyczyła i jego tragicznych przeżyć jako młodej osoby dorosłej. Druga, którą czytałam, dotyczyła jego ojca. Trzecia, jego dorastania w rodzinie robotniczej, która absolutnie nie rozumiała tego syna, który odstawał od rodziców i od rodzeństwa. Natomiast ta tutaj, którą trzymam, dotyczy jego matki. Nazywa się Zmagania i Metamorfozy Kobiety. I z tego, co wyczytałam na okładce. Jego matka, zawsze tłamszona przez męża pierwszego oraz drugiego, zawsze gdzieś w tle, zawsze jako ofiara przemocy domowej, w wieku czterdziestu kilku lat postanowiła wszystko zmienić i udało jej się, udało jej się odmienić swoje życie. Także jestem bardzo, bardzo zaintrygowana, ponieważ kiedy ta książka do mnie przyszła, to odłożyłam ją na bok i chyba nawet nie przeczytałam tego opisu. Natomiast teraz, gdy już go znam, to bardzo bym chciała od razu przeczytać tę historię. Tym bardziej, że zobaczcie, jest to opowieść tak naprawdę na jeden krótki wieczór. Ghostland. Książka, która mnie. Przeraziła. Przyszła do mnie w takim ładnym pudełku i kiedy otworzyłam to pudełko, okazało się, że są tam pająki. Powiem Wam, że aż krzyknęłam, nienawidzę pająków, no ale książka mnie zaintrygowała. Ja chciałam tę książkę przeczytać, tylko nie wiedziałam, że tak kreatywnie ją zapakują. Ghost Ant, Ameryka America i jej nawiedzone miejsca, Colina Dikeya. I to... Jest autor, który postanowił zbadać różne miejsca, co do których legendy głoszą, że są tam duchy, że pojawiają się duchy. Także on wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych, zagląda do opuszczonych szpitali psychiatrycznych, na cmentarze, a nawet sam wywołuje duchy, ponieważ chce odpowiedzieć na pytanie, o czym tak naprawdę mówimy, kiedy mówimy o duchach. Wiem, że ta książka miała bardzo dobre recenzje. Kiedy była wydana w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też chyba dostaje pozytywne opinie, więc jestem bardzo zaintrygowana, aby dowiedzieć się o tym, czym są duchy i dlaczego nasza kultura tak bardzo lubi opowieści o duchach. Ja osobiście ich za bardzo nie lubię. Ja nie czytam horrorów, horrory mnie przerażają, ale właśnie bardzo lubię takie demaskatorskie książki i jedną taką już czytałam autorstwa Mary Roach. Jeżeli nie znacie, to bardzo wam polecam. I reportaż jeszcze mamy polskiej autorki pod tytułem Krótko i Szczęśliwie. I to jest książka, która opowiada historię późnych miłości. Jak wspomina tutaj autorka na okładce, o pierwszych miłościach powiedziano już wszystko. O pierwszych miłościach pisze się wiersze, śpiewa się piosenki, pisze się książki. Natomiast mało kto mówi o ostatnich miłościach, o miłościach osób w wieku podeszłym bądź w wieku starczym. Także tutaj mamy takie opowieści z życia dotyczące właśnie miłości osób starych. Myślę, że może to być coś bardzo wzruszającego. Aż się trochę boję, żeby, wiecie, nie ryczeć przy tej książce, ponieważ takie rzeczy mnie bardzo wzruszają. Te pierwsze miłości nie, ale właśnie te miłości desperackie, takie do końca życia tak naprawdę, są dla mnie czymś bardzo poruszającym. Reportaż amerykański Wstrząsający reportaż pod tytułem Idealne Tata. I kiedy dostałam tę książkę, nie do końca wiedziałam o co chodzi, ale po przeczytaniu opisu skojarzyłam, że oglądałam film dokumentalny o tym zabójcy, którego na okładce nazwano Idealnym Tatą. To jest sprawa z 2018 roku, czyli całkiem świeża, kiedy Rankiem 13 sierpnia po powrocie z podróży służbowej, koleżanka podwoziła Shannon Watts do domu. Był to ostatni raz, kiedy kiedykolwiek ją ktoś widział. Następnego dnia jej mąż zgłosił zaginięcie kobiety oraz zaginięcie ich dwóch małych córeczek. Ta kobieta, kiedy zaginęła, była w trzeciej ciąży swojej. Ten mężczyzna, ten mąż występował przed kamerami telewizji, apelował o pomoc w znalezieniu żony i dzieci. Generalnie wszyscy mu współczuli, ludzie angażowali się w poszukiwania, ale bardzo szybko okazało się, że to on przyczynił się do zniknięcia całej swojej rodziny. Niczego wam nie spoileruję, to wszystko jest na okładce, i jestem bardzo ciekawa, co też w tej książce napisano o tej sprawie, bo na pewno jest ona bardziej szczegółowa niż ten, nie wiem, 40-minutowy film, który obejrzałam na ten temat. I mam jeszcze jeden reportaż. Reportaż, który został wznowiony chyba po 20 latach od pierwszej publikacji. To reportaż Za grosze. Pracować i nie przeżyć. Barbary Reich. To jest książka, która była taka kultowa w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych miejscach, ponieważ autorka tego reportażu postanowiła wcielić się w rolę osoby, która... Pracuje bardzo ciężko, ale zarabia najniższą krajową. Zarabia tak mało, że ledwie jej to pozwala przeżyć i nie pozwala na żadne luksusy, ani nawet na godne życie. Jest to klasyka reportażu wcieleniowego i autorka była kelnerką, sprzątaczką, sprzedawczynią, mieszkała w przeczepach i obskurnych pokojach. Autor, który napisał wstęp do tego wydania po latach, twierdzi, że tak naprawdę nic się przez ten czas nie zmieniło i wszystkie te tezy, wnioski i spostrzeżenia, które Barbara Eren Reich zawarła w tej książce, są wciąż aktualne. I na koniec zostawiłam perełkę. Mam nadzieję, że wam też się tak spodoba, jak mnie. Jest to porusznik. Magdy Danaj, planer ilustrowany, w którym możemy prowadzić własne zapiski, możemy planować własne wydarzenia. On nie jest kalendarzem, to znaczy, my nie musimy czekać z pisaniem w nim do 1 stycznia następnego roku, ponieważ mamy tutaj tylko. Dni tygodnia, które możemy sobie zaplanować i możemy sobie sami postanowić, w jakiej kolejności w ogóle będziemy w nim pisać. Oprócz planera, mamy także, zobaczcie, sporo miejsca na własne notatki, ale też. Mnóstwo doskonałych rysunków Magdy Danaj. Jeżeli jej nie obserwujecie w mediach społecznościowych, to polecam. Ja od lat ją śledzę, od lat udostępniam jej rysunki, na przykład na Instagramie, ponieważ ona bardzo często trafia w punkt. Tutaj, zobaczcie, mamy taki rysunek z napisem Gotowa na nowy tydzień. No, ja też zazwyczaj w poniedziałki idę do pracy mniej więcej w podobnym nastroju. Także Taki planer jest teraz do kupienia, a jeżeli ktoś lubi gadżety, to jeszcze na końcu, zobaczcie, mamy nalepki, które możemy wykorzystać w tym planerze, bądź też w innych miejscach. Także jeżeli cenicie twórczość Magdy Danai, to bardzo, bardzo Wam polecam. Ja się niezwykle ucieszyłam, kiedy ten planer do mnie dotarł, na pewno będę w nim bazgrolić. No i koniec moi drodzy. A mówiłam 11 książek. Mam nadzieję, że któraś z nich, bądź też więcej niż jedna, wpadła wam oko i będziecie chcieli ją przeczytać. Mam nadzieję, że niedługo te książki awansują do filmu z obgadankami i opowiem Wam o nich coś więcej. Życzę Wam miłego tygodnia, samych udanych lektur i do zobaczenia już wkrótce. 爸爸爸爸爸